Halo, halo, YouTube, z tej strony Bodzia, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. I będzie to filmik z unboxingu, montażu i testów wydajności chłodzenia Ryzen Tech Nemesis vs Mugen 2. Wymiary tego chłodzenia to 140 mm szerokości, 130 mm długości i wysokość 166,5 mm. Waga z wentylatorami 1211 g. Waga bez wentylatorów 1050 gram. Jest wykonany z materiału niklowana miedź, rurki cieplne i niklowany aluminium radiator. Sama ilość sztuk niklowanych rurek to 5, a średnica każdej z nich to 8 mm. To chłodzenie ma wydajność 200 W bez zamontowanych wentylatorów, a 350 W z zamontowanymi oboma wentylatorami. Głośność podawana przez producenta to od 16 do 23 dB. Przepływ powietrza to 2 razy 119 m sześciennych na godzinę. Mamy tutaj napięcie od 7 do 12 V i prędkość obrotowa od 600 do 1000. Tak, więc tutaj teraz widzimy, jak się prezentuje to pudełko. Teraz właśnie wyjmuję wyposażenie. Mamy tutaj 4 kołki antywibracyjne do każdego wentylatora, czyli łącznie 8. Podkładki do montażu. Wszystkie możliwe elementy montażowe do najnowszych procesorów Intela i AMD. Śrubki. Tak, tutaj zaraz będzie prezentacja. Oczywiście backplate i pasta termoprzewodząca. Tutaj już powiem na wstępie, że nie podoba mi się to, że ta pasta jest w takiej saszeczce. Kojarzy mi się to takie z takim kiepskiej jakości ketchupem dodawanym do frytek w jakichś restauracjach typu, nie wiem, fast foodowych. Backplate standardowy. Mógłby być troszkę lepiej wykonany, ale jest całkiem ok. Co tutaj jeszcze? Mamy dwa wentylatory. Jeden, oba są PWM, czyli mamy możliwość kontroli obrotów systemowo. Jeden jest czteropinowy, drugi jest trzypinowy. Tutaj jest właśnie ten do montażu. Ten filmik trochę długi mi wyszedł. Jeżeli mógłbym was prosić o polubienie tego filmu, jeżeli wam się spodoba, ponieważ myślałem, że trochę będzie prostsze zrobienie takiego porównania i nagranie tego, ale ogólnie no troszkę ciężko było, ponieważ powiedzmy miałem pewne problemy z aparatem. Jak już widzicie, już jest nowa jakość w wideo, ponieważ zakupiłem nowy aparat. Szczególnie kupiłem po prostu aparat, bo wcześniej nagrywałem komórką, co było bardzo nieprofesjonalne, więc tak. Tu mamy pierwszy wentylator, cały czerwony. Oplot jest bardzo dobrze wykonany, nieprześwitujący, czarny. Tutaj zakończenie jest różnokolorowe, widać te kabelki w środku, ale myślę, że to nie będzie przeszkadzało. Jeżeli chodzi o długość, jest myślę, że zadowalająca. Nie jest zbyt długi, ani jest też zbyt krótki, można dobrze zorientować. Bo tutaj mamy takie strzałki pokazujące, w którą stronę będzie kierunek przepływu powietrza. Tak to właśnie wygląda. Tu mam takie jeszcze wyżłobienia, że tak powiem, na łopatkach. Myślę, że to wpływa jakoś na przepływ powietrza. Tutaj drugi wentylator już z zamontowanym kołkiem antywibracyjnym czarnym. Jest bardzo prosto, po prostu go wkładamy. Nie bójcie się go pociągnąć mocniej, po prostu aż przejdzie cały. I tak samo wyciągając też nie ma problemu. Też bardzo fajny oplot czarny. 3. Pinowa końcówka. I teraz wyjmujemy instrukcję obsługi. Tutaj są fajne obrazki pokazujące, jak zamontować chłodzenie krok po kroku na każdej z podstawek. Brakuje oczywiście po polsku instrukcji, albo ja nie wiem, może nie zauważyłem, ale chyba nie ma, z tego co wiem. Tutaj już tak, mamy chłodzenie, dwie wieże. Jedna jest grubsza od drugiej. Bardzo mi się podoba to, że jedna jest zabudowana, przez co mamy bardziej kierunkowy przepływ powietrza.
i jest bardzo dobrze tutaj zakończona, jeżeli chodzi o właśnie tutaj teraz usztywnienie. Te finy bardzo fajnie się trzymają, są dosyć szeroko rozmieszczone, co wpływa na kulturę pracy. Jest naprawdę bardzo cicho, właśnie teraz mam zamontowany już w sumie od 3 dni, 4 jakoś tak. Testowałem, jeszcze powiem przy testach parę słów. Bardzo dobrze jest wypolerowana podstawa, niklowana na tak zwane, wypolerowana na lustro. Aż bardzo dokładnie widać, odbija się wszystko. Także musiałem robić parę tam cięć, bo powiedzmy było widać zbyt dużo. Dobra, co tu jeszcze miałem powiedzieć? No to na razie tak tutaj się prezentuje. Tak wygląda właśnie z zamontowanymi wentylatorami. Jeżeli mógłbym wam coś poradzić, tu mamy zamontowane na tej chudszej wieży dwa wentylatory, ale jeżeli mógłbym wam coś poradzić, to bym powiedział, że lepiej zamontować wieżę do kości pamięci, tą grubszą, i właśnie tam jeden wentylator, a drugi wentylator na tej chudszej. Moim zdaniem to wpływa na kulturę pracy. Jest lepiej tłumione tą wibrację, pomimo tych gumek wibracyjnych jeszcze. I jest fajnie ukierunkowane przepływ powietrza. Wydaje mi się też, że jest mimo wszystko jakieś troszeczkę chłodniej. Jakieś może 2 stopnie, tak orientacyjnie, ale może to być błąd pomiarowy. Gumki montujemy tak, że tym dzyndzelkiem takim, że tak nazwę, jedno do góry, a od spodu on powinien być na dół. Mamy tutaj 5 rurek cieplnych 8 mm, po 5 na stronę. I tutaj mamy teraz porównanie właśnie mojego Mugena 2 do tego najnowszego chłodzenia Nemezisa. Jak widzicie, oba mają po 5 rurek cieplnych. Myślę, że tak podobnie rozmieszczone, chociaż grubość jest inna oczywiście. Tu mamy już przygotowane do montażu, procesor wyczyszczony. A jeżeli chodzi o kości pamięci, to polecam wam naprawdę niskie kości pamięci, tak 30 mm. Naprawdę, jeżeli chodzi na podstawkę 1366, to zajmuje to 3 sloty, czyli akurat mam miałem takie szczęście, że te 3 pamięci miałem właśnie 30 mm, te drugie już są wyższe, mają około 42 mm, już zamontowany backplate. Na początku chodzi o, jeżeli chodzi o montaż, to wkładamy te 4 śrubki bez nie wiem jak to powiedzieć, no takie śrubki bez możliwości wkręcania, nakładamy te, jak to się nazywa, te takie śruby do wkręcenia, te takie czarne. Potem nakładamy na tą metalową część do montażu AMD albo Intel. Potem przykręcamy to śrubami. Tak właśnie prezentuje się już właśnie chłodzenie zamontowane. Tu już jest zamontowane chłodzenie tą cieńszą stroną, wieżą do pamięci RAM, ale już zmieniłem to i jest teraz ok. Teraz już przejdziemy do testów. Mamy temperaturę, naprawdę było ciepło, bo tak powiem, sprawiłem, żeby tak było ciepło, zamknięte okno, w ogóle wszystko szczelnie, 24 stopnie, 25 stopni w pokoju, bo naprawdę było mega gorąco. Procesor Intel Core i7-920, taktowanie 3.8, tutaj mamy napięcie 1.35, ale ja to zmieniłem już potem. I tak, temperatury na Mugenie 56, 55, 58, 54, taktowanie 3.800, napięcie 1.35 V. Teraz aktualnie już jest zmienione. Tak to właśnie się prezentuje. Widać, jest ciepło. Nie wiem, czy tam jest wina mojego procesora, to jest taka grzałka, ale strasznie duże te temperatury są. Oczywiście włączamy OCTT na około 35 minut. Na prądek nie dawałem w ogóle żadnej minuty na prądek, żeby od razu ciśniemy on włączony. I już się zaczynają testy. Kolejny rzut oka na właśnie tutaj aktualne taktowanie 100%. Właśnie tak jakoś 35 minut około testowane było. Warunki naprawdę spartańskie, można powiedzieć dantejskie. Tu już widzimy 35 stopni. Nie wiem, ten procesor zawsze się grzeje. Jest taka grzałka, że tak powiem. Szczerze mówiąc, tak wam powiem szczerze, że myślałem, że wyniki będą inne.
No ale cóż, tak to może tutaj właśnie. Tak to właśnie wygląda, już 35 minut minęło i temperatury 86, 84, 83, 82, maksymalne 88, 88, 86, 85, czyli dochodziły do 90 stopni. Naprawdę to już jest. Może się wydawać, że to jest dużo. No i w sumie to jest dużo, ale nie na procesor właśnie i7-920, bo takie temperatury, no są powiedzmy wysokie. I tutaj już kolejny test, też już widzicie 26 stopni nawet. Można powiedzieć, odczuwana temperatura była naprawdę ostro, ostro grzało. Tak powiem. Już przy samym montowaniu chłodzenia się nieźle napociłem. I tutaj już widzicie kolejny rzut oka na temperaturę, na właśnie na aktualny ten. Procesor nieobciążany. I temperatury w poczynku 48, 48, 49, 47, maksymalne około 50 stopni. I tutaj już włączyliśmy kolejny rzut oka na temperatury już i koniec testów. Około też 35 minuta. Procesor już kolejny rzut oka na to, że to jest wszystko na żywo. 100% obciążenie pod OCTT i temperatury 78, 80, 75, 80. Oczywiście to była pasta niewygrzana, teraz są temperatury bardziej równe. I oczywiście 82, 84, 79, czyli około obniżenie temperatur jest około, tutaj jest na tych testach około 8-10 stopni. Teraz oczywiście robiłem jeszcze parę testów dodatkowych i powiem wam, że teraz obniżyłem napięcie na 1,31,5 i teraz ogólnie temperatury, różnica jest około 10 w porywach do 15 stopni, czyli myślę, że bardzo dobry wynik. Podsumowując, jestem ogólnie zadowolony z zakupu. Szczerze mówiąc, spodziewałem się troszeczkę, powiedzmy, może większych różnic, ale jest tak dużo, 10-15 stopni. Mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał, ponieważ włożyłem w niego dużo pracy. Mam nadzieję, że go ocenicie pozytywnie. Także do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie.